paszport ośrodka nauczycielskiego na Stoszku w Wiśle Łabajowie. Dzisiaj jednak będą skutury po wczorajszej wpadce organizacyjnej. Dzisiaj te skutury jednak się odbydą. Także zapraszam wszystkich. I oczywiście dwa kesze już są znalezione. Z czego do jednego jeszcze nie wpisał, bo był tak głęboko wsadzony w gelender w Łabajowie, że normalnie chyba jakimiś szczypcami by go trzeba było wyciągnąć. To co, że przed chwilą podchodził, było sakramentko stromo. Nie po darmo ta góra się nazywa Stożek. Teraz idę po płaskim, żeby sobie trochę dychnąć też. Ale już jak jest cały spocony. Normalnie też wysoko wrzenie. Po tych kilkudziesięciu metrach. Że jest grubo. No to doszedłem do zielonego szlaku. Tutaj była też rajza piechty. Była też rajza rowerowo w maju. Była rajza piechty. Rowerowo była chyba trochę później. No i za każdym razem było ciężko. No to ja już jestem w drodze na Kiczory. Słuchajcie, minąłem wychodnie skalne. Tam jest ponoć kesz też taki mały. Ale sytuacja jest taka, że trzeba się wspiąć na skały. Co w zimie, w takiej pogodzie jak jest teraz, byłoby bardzo głupie. Dlatego odpuściłem. Ale to nie oznacza, że ja nie będę tego kesza szukać tu indziej, ale no raczej nie w zimie i też nie po deszczu. Piszę, żeby się wspinać na skały. No a wiecie, czasami też trzeba umieć odpuścić, żeby się nie połumać albo co. Tym bardziej, że jest śnieg, lód, no to to już w ogóle. Ale byłem przy skałach, miejscowa fajna, była tu też rajza piechty, rajzy rowerowej tu nie było w tym miejscu, więc jest pewien plan. Już. Skoro nie udało się na nartach, to albo się do piechty, albo jakimś cudem na rowerze. Chociaż nie ukrywam, że jazda na rowerze tutaj będzie nie lada ekstremą. A tutaj jest zajebiście fajnie. Tutaj jest tablica. No co? Bo mamy widoczek. Co tam widać? No sam Hane jest ta wielka góra, to Czantoria, ta co jest bliżej tu, to jest Cieślar, wczoraj żech tam był, żech tam łaził. No i tutaj widać Stożek, tam pójdę. Chociaż częściowo żech już tam był, nie? Tam sam Hanej i Równice, Kunstek widać, Lipowski Gruń, widać też Skolnity. No, no i tam widać rejon Błatniej i tak dalej, a ja potem pójdę właśnie tam ku schronisku na szczyt Stożka, bo ponoć też tam coś jest. No powiem wam tak, mamy sobie taki pień i ten pień coś tam sobie kryje. Jest keszyk, dosyć sporo skrzynia, chyba największa jaką rzecz do tej pory z not. No nieźle. Dobra, wpisujemy się
i pójdziemy dalej. Rewelacja. No i napisałem pozdrowienia po polsku, po czesku. Zaraz to wszystko do tego schowiem i idziemy dalej. Zrób się jak to pioruny. Tak, no to tutaj też się Kaj Kersz znajduje, ale nie wiem, Kaj pisze, żeby wspinać się na skały. Zobaczcie, że wspinanie się na skały, jak jest śnieg, to raczej jest głupota, a więc jest pretekst, żeby tutaj zrobić rajdę. Jadymy. No, tu jest jakiś taki drogi pożarowe się krzyżują. Gdzie tu z lewej też idzie druga. A tam prosto się wyjedzie ku tym skałom prawie. Się wyjedzie to, czy wyjdzie, to zaraz trzeba w lewo skręcić i są skały na Kiczerach. W sumie dobrze wiedzieć. No bo wiecie, ten kasz tam ponoć jest, a roba jak gdzie miał tutaj wyłazić. No to już wiem Kaj, ale nie wiem, ino Kaj wyjadę jeszcze. Na pewno na ten zielony szlak, ale w którym miejscu to nie wiem, to się odezwiemy. Tak, no to jakże wychodził tutaj, to jest niebieski szlak, co ja godzę z tym zielonym. Ja tu wychodził tędy od tej trasy narciarskiej. Niebieski też. No i tu żech zjechał, słuchajcie. Czyli zamknąłem pętla tu w tym miejscu. I będę powtarzać ten odcinek. Potem idę ku schronisku i tam mam nadzieję na szczycie jakaś coś tam w okolicach widoku na Zaolzie powinno coś być jeszcze. No i będziemy się brać do auta. Zjechać ze stoku i wjadę auta. Coś pięknego, nie? Tam na dole kajsie moje auto, widać stok na nowej osadzie, widać i Baranio Góra, a tam brzech był, tam brzech zjeżdżał i tam brzech szukał, tam są te skały i dupa, nie naszłych, ale to trzeba będzie kiedy indziej przyjechać, to nie jest tak, że roba od razu musi wszystko znać, to musi być pretekst, żeby zawsze tu przyjechać, chociażby dla tych widoków. Słychać, jak już gadają w schronisku zamówienia na obiad. No i ja obiadu nie biorę, bo za chwilę będę szedł do auta. Znaczy, mam nadzieję, że szybko znajdę tego wariota i będę szedł do auta. Starsze na Beskidzie Śląskim. Powiem wam, że odkrycie tego ostatniego kesza na szczycie stożka to było ekstremalne wyzwanie. Trzeba było się wcisnąć pod wychodnię skalną, pod taki nawis. Bestuzja jest gigantycznie zasrany i nie wpisałem się, bo było po prostu nie dosięgnął, no ale znaleziony. Także ekstremalnie było, nie nagrywałem tego, bo po prostu nawet się nie dało nagrać. Było mega wyzwanie, 4 kesze dzisiaj znalezione, mało. Myślałem, że jeszcze tutaj po drodze stanę i coś znajdę, ale się nie będę pokazywał taki ucioprany. Mobilog jest? Jest. Słuchajcie, kurtka mam do prania na 100%. A ja już będę kończył ten mój Touring Rising dzisiaj, Touring Rising ekstremalny.
próbki. A więc czym cieszę i do zaraz. Widzicie to? Słuchajcie, ja skończył i zobaczcie, jak się pogoda zmieniła. W sumie dobrze, że mnie ta kośnieżyca nie została w górach, bo w górach, ja jestem dalej w górach przecież, ale że tam na wierchu, bo by było trochę krucho. No ale też bym przeżył. Dobra, nie pozostaje mi nic innego, jak tylko kierować się do domu, ale powiem wam, ten ostatni cache, nie wpisałem się do niego, ale ekstrema to była, wleźć pod skały, turlać się i efekt jest taki, widzicie? Także no, kurtka do prania, do czyszczenia gruntownego, a to, że nie ma tam, nie znalazłem na tych skałach, Jerunia, opty na sosnowieckich rejestracjach. Że nie, no właśnie, i to jest przyczyna tego właśnie, ten Sosnowiec. Ale to jest też mobilizacja, żeby przyjechać tutaj zaś i zrobić tu jako raj zapiechty albo rowerowo i ten cache zdobyć. Dobra.